Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Posłuchajcie, za chwilę zobaczycie film Świadectwo jednej pani o Marcinie Zielińskim. I rozważcie to z rozumem, a nie na emocjach. Co ona mówi? Słuchajcie dobrze, co ona mówi. A tu jeszcze krótko wam powiem o franciszkanach z Sanoka. Ostrzegam przede wszystkim rodziców, żeby swoje dzieci nie wtłaczali do tych grup charyzmatycznych, gdzie liderzy pochodzą od Marcina Zielińskiego. Oni tak samo są takim samym duchem namaszczeni. Cóż może Marcin Zieliński przekazać, jak nie tylko złego ducha? Przecież ta pani wyraźnie o tym mówi. Dziś zakon franciszkanów w Sanoku na pewno nie jest to zakon katolicki. Na zewnątrz wszystko wygląda po katolicku, ale w środku duch tego zakonu w Sanoku i duch franciszkanów, nie mówię, że wszystkich, ale jest w pełni zdemonizowany, bo katolicki duch tak nie myśli. Dopóki w Sanoku będą te wszystkie grupy charyzmatyczne, jakoś neokatechumenalne, sanocki zakon franciszkanów będzie postrzegany jako judeoprotestancki zbór. Widzieliście już na niektórych filmach u mnie, linka zostawię na końcu, ewentualnie ikonkę do filmu, jak tam jest młodzież, jak tam jest prowadzona. A przede wszystkim jaki szacunek jest do Najświętszego Sakramentu i przede wszystkim do świętego prezbiterium. Jeżeli franciszkanie w Sanoku nie wyrzucą tych grup, nie rozwiążą tych wszystkich pochodzących od zielonoświątkowu Marcina Zielińskiego i tak dalej, pamiętajcie, wedle nauki Kościoła, papierów, orzeczeń świętego Kościoła, zakon w Sanoku będzie się nazywał judeochrześcijaństwem, judeochrześcijański zbór. To nie są katolicy, mają tylko ubiór na zewnątrz katolicki, ale wewnątrz nie mają już ducha świętego Franciszka. Nie mają już ducha świętego Antoniego. Absolutnie. O ojcu Pio nawet nie wspomnę. To są na dzień dzisiejszy judeochrześcijanie, czyli półprotestanci. Także apeluję tu do przeora franciszkanów, szczególnie z Sanoka. Pozbądź się tych wszystkich charyzmatycznych chucp i tych kółek, a wprowadź raczej dzieci Maryi i Legion Maryi. To dobrze ci zrobi, tobie i całemu zakonowi. A wy, bratkowie, pobierzcie ten film, jeżeli wam zależy na czystości jeszcze jako takie w parafii, to pokażcie go waszym proboszczom. To tylko tyle chciałem wam powiedzieć. Niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna. I trzymajcie się mocno różańca świętego, a od tych charyzmatycznych pięknisiów, pobożniejszych, udających tam jakieś, robiących czary mary, trzymajcie się z daleka, bo zginiecie. Szczęść Boże. Pana Marcina Zielińskiego poznałam, kiedy pan ten miał niecałe 19 lat. Ja wtedy jeszcze byłam w zborze protestanckim i nawet nie przypuszczałam, że to się zmieni. Ten pan przyjeżdżał do naszego zboru, opowiadał o tym, jak Bóg go posyła do katolików. Ja byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa i wręcz modliłam się o to, żeby mu się udawała ta jego posługa, żeby Bóg mu błogosławił, bo on mówił, że Bóg go posyła do katolików, żeby katolików ratować, żeby wyciągać z kościoła, żeby nawracać do Jezusa. Poza tym byłam na jego chrzcie wodnym. Tak jak mówię, on miał wtedy niecałe 19 lat. Co mnie zdziwiło, to to, że ten chrzest był bardzo taki skryty.
Najczęściej w zborach protestanckich chrzest jest powodem do radości, chrzest jest spotkaniem całego zboru, nawet przyjeżdżają ludzie spoza zboru i jest bardzo duża uroczystość. Świętuje się to, że ktoś się chrzci. Najczęściej chrzci się kilka osób, czasami pojedyncze, ale najczęściej jest to właśnie grupowy chrzest. Tymczasem chrzest pana Marcina Zielińskiego był w atmosferze tajemnicy. Do uczestnictwa w tym chrzcie było dopuszczonych tylko kilka osób. Ja, ponieważ usługiwałam śpiewem, oprócz mnie było jeszcze kilka osób, pastorów, których mogę wymienić z nazwiska, ale nie wiem, czy na TikToku. Natomiast nazwiska jak najbardziej mogę podać w prywatnej wiadomości, bo no nie wiem, czy po prostu ci pastorzy by sobie życzyli oficjalnego wymieniania ich nazwisk na takiej platformie, jaką jest TikTok. Był pastor, który chrzcił pana Marcina. Na własne oczy widziałam ten chrzest w zborze protestanckim i to mogę powiedzieć, gdzie było. To był kościół zielonoświątkowy w Katowicach. Ulicy nie pamiętam, na jakiej to było, bo to już naprawdę było dawno. Pan Marcin miał wtedy około 19 lat, więc to już lata temu. Wchodziło się w taką bramę i w podwórku był budynek zboru. Tam była salka, w której było baptysterium, tam ten chrzest się odbył. I był dosłownie tak pastor, który chrzcił. Jeszcze dwóch innych pastorów, jeden mężczyzna, jedna pani, no i ja. I to było wszystko, jeżeli chodzi o świadków chrztu. No i oczywiście pan Marcin, który ten chrzest przyjmował. Widziałam na własne oczy ten chrzest, kiedy wchodził do wody, kiedy został zanurzony, kiedy wyznawał wiarę protestancką właśnie. I tak jak mówię, wtedy się cieszyłam, wtedy mu gratulowałam. Widziałam, kiedy potem nakładano na niego ręce, pastorzy nałożyli na niego ręce, błogosławili mu, posyłali go właśnie na tą jego misję, życzyli mu Bożego błogosławieństwa. No i potem po jakimś czasie nasze drogi się rozeszły. On jeszcze kilka razy był w zborze. Za każdym razem właśnie powtarzał o tej swojej misji nawracania katolików. No i potem zaczął mówić, że no słuchajcie, ja już będę zaczynał tą misję, ale no nie będę mógł przychodzić do zboru, zrozumcie to. Ja jestem z wami, ja jestem po prostu u was, ale ze względu na to, żeby pozyskać katolików, ja będę musiał się stać jak katolik. No i tam zacytował fragment z Pisma Świętego, gdzie jest napisane: dla wierzących będę jak wierzący, dla Żydów jak Żyd. To jest bodajże z listu do Koryntian, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Natomiast no, zacytował ten fragment, no i mówi: słuchajcie, zrozumcie, że w momencie jak ja zacznę tą misję, nie będę mógł przychodzić do zboru, żeby nikt się nie skapnął, że ja jestem protestantem. Będę musiał udawać katolika, będę musiał się stać jak katolik, będę musiał być jednym z nich, żeby jak najwięcej ludzi pozyskać. No i mówię, wtedy mi się to bardzo podobało, chwaliłam go za to, mówię, tak, to dobrze, też zacytowałam fragment biblijny, że bądźcie niewinni jak gołębica, przebiegli jak węże, więc podobało mi się to, że on tak właśnie przebiegle, skrycie będzie działał, ratował katolików. No on tam oczywiście mówił, że musi ratować przed bałwochwalstwem, przed niepotrzebnymi sakramentami, bo przecież zbawienie jest w Jezusie, spowiedź niepotrzebna itd., itd. No i on w pewnym momencie po prostu odszedł ze zboru, otrzymał jeszcze końcowe takie błogosławieństwo pastorów, nałożyli na niego ręce i został posłany właśnie do katolików, żeby ich nawracać, żeby być dla katolików jak katolik. No i nasze drogi się rozeszły. Potem moje życie się też troszeczkę inaczej potoczyło. Straciłam kontakt z tym panem i kiedy Bóg okazał mi swoją łaskę i kiedy otworzył mi oczy, w jakim błędzie byłam, w jakim zwiedzeniu, w jakiej herezji tkwiłam, kiedy dał mi tą łaskę, że mogłam wrócić do Kościoła katolickiego, na nowo zetknęłam się z panem Zielińskim i okazało się, że on bardzo aktywnie działa w Kościele, realizuje swoją misję, jest bardzo znany, bardzo polecany. Ale w tym momencie ja już na to patrzyłam inaczej i uważałam, że tak nie powinno być. A jeżeli już ten pan naucza, to powinien szczerze mówić, że jest protestantem i że ma chrzest w kościele zielonoświątkowym. Nie powinien tego ukrywać. Ten pan o tym w ogóle nie mówi. Ukrywa to, że jest w kościele zielonoświątkowym ochrzczony. Ukrywa to, że jest protestantem. Natomiast gdyby się przysłuchać jego nauczaniu, to niestety jest to nauczanie protestanckie. Bo
No jak może inaczej, no przecież ojciec jest protestant. I zaczęłam wtedy po prostu mówić ludziom, słuchajcie, ten pan jest protestantem, no ale wiele osób mi po prostu nie wierzyło. I do dzisiaj mi nie wierzą, kiedy ja oszczekam, a natomiast ja oszczekać będę, dlatego że okazało się też, że ze względu na to, co było w moim życiu, trafiłam pod opiekę egzorcysty. Świętej pamięci już nie żyje ten ksiądz egzorcysta Marian Reichel. Mnie prowadził przez dłuższy okres, musiałam mieć egzorcyzmę i rozmawialiśmy oczywiście na różne tematy i on zaczął właśnie o panu Zielińskim opowiadać, jaki to jest człowiek duchowo niebezpieczny, jak jego nauczanie jest duchowo niebezpieczne, jak wiele osób po tym, jak pozwoliło na to, żeby pan Zieliński się nad nimi modlił, położył na nich ręce, trafiło do księdza egzorcysty właśnie na posługę opętanych, zniewolonych. Więc po prostu, kiedy on mi opowiadał, oczywiście nie wymieniał nazwisk, bo tego mu nie wolno, ale kiedy opowiadał, ile osób właśnie trafiło do egzorcysty po posłudze pana Zielińskiego, no to mi po prostu włosy dęba stanęły. I opowiadał, że nie tylko do niego, wielu egzorcystów właśnie w Polsce ma pod swoją opieką osoby, które miały kontakt z panem Marcinem Zielińskim, z jego posługą, z tym, że on się nad nimi modlił, z nałożeniem rąk lub bez nałożenia rąk. I owoce jego modlitwy są po prostu zgniłe, bo tak jak mówię, te osoby, nawet jeżeli były uzdrowione, to nie w tym duchu. I to uzdrowienie po prostu obróciło się potem przeciwko nim i trafiło właśnie, te osoby trafiały do egzorcysty z problemami olbrzymimi duchowymi. I właśnie dlatego ja mam przeciwko panu Zielińskiemu dużo, bo zobaczyłam, jak bardzo jego nauczanie jest niebezpieczne, że tak naprawdę to jest wilk w owczej skórze, który wchodzi do kościołów i prowadzi ludzi tak naprawdę na manowce, a najgorsze jest to, że księża, biskupi tego nie widzą. Ja tak jak mówię, ja mam małą siłę przebicia, bo jestem zwykłym, szarym człowiekiem, tak? I to, że ja oszczekam, no to ginie w gąszczu jakichś tam pozytywnych opinii. Natomiast no ja nie przestanę oszczekać i nie przestanę mówić o tym, co widziałam, co słyszałam, bo tak jak mówię, na własne oczy ten czas widziałam, na własne uszy słyszałam to, co on mówi, że właśnie będzie ratował katolików, będzie wyciągał katolików z kościoła. Powiem tak, że jeżeli nawet on się nawrócił, bo mogło tak być, Bóg może wszystko, skoro mnie wyciągnął z protestantyzmu po 20 latach, to jego też mógł. Nawet jeżeli tak się stało, to uważam, że z czystej uczciwości ten pan powinien o tym mówić. Przyznać się, tak, byłem protestantem, tak, byłem ochrzczony, mam chrzest w kościele zielonoświątkowym, przepraszam za to. On tego nie robi. On cały czas to ukrywa, unika konfrontacji, unika mówienia o tym, więc tutaj jest to naprawdę podejrzane. No i dlatego tak jak mówię, ja będę oszczekała, dopóki żyję. Chyba że naprawdę przekonam się, że ten pan się nawrócił, że się do tego przyzna, bo no niestety to, że on się ochrzcił w kościele zielonoświątkowym, to spowodowało, że automatycznie ma ekskomunikę przez samo to, że się ochrzcił, więc oficjalnie nie jest katolikiem, nie ma prawa nauczać, a jest wpuszczany do kościołów i to naprawdę przynosi złe owoce, także no mówię, dopóki nie zobaczę, że on jest nawrócony, naprawdę, to będę przed nim oszczekała, bo uważam, że taka jest moja rola. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.